Cześć, w dzisiejszym filmie zajmiemy się palpacją przedniej strony uda. Pokażę Wam, jak znaleźć poszczególne głowy mięśnia czworogłowego. Pokażę Wam najważniejsze rzeczy dookoła rzepki oraz to, w jaki sposób możemy wyszukać pasmo biodrowo-pierścielowe. Jeśli chodzi o mięsień czworogłowy, to jak sama nazwa mówi, składa się z czterech głów. Z mięśnia prostego, z mięśnia obszernego przyśrodkowego, obszernego bocznego i leżącego głębiej mięśnia pośredniego. Mięsień prosty uda przyczepia się do kolca biodrowego przedniego dolnego i możemy go znaleźć idąc sobie wzdłuż do rzepki po przedniej stronie uda. Mięsień obszerny przyśrodkowy będzie znajdował się po jego przyśrodkowej stronie. Obszerny boczny znajdował się będzie po zewnętrznej stronie, natomiast jego dokładniej pokażę Wam w dalszej części filmu. Natomiast mięsień obszerny pośredni znajduje się głębiej i jego tutaj bezpośrednio palpować nie będziemy. Natomiast dość istotne są bruzdy międzymięśniowe znajdujące się pomiędzy poszczególnymi mięśniami. Aby je zlokalizować, musimy poprosić pacjenta o oporowany wyprost w stawie kolanowym, wcześniej umieszczając palce w miejscu, w którym potencjalnie ta bruzda się znajduje. Następnie prosimy o wyprost. OK, rozluźnij. I w momencie, w którym nasze palce znajdują się na przebiegu bruzdy, mięśnie napinając się po stronie zarówno tutaj zewnętrznej, jak i wewnętrznej, ukażą nam tą bruzdę i wtedy już możemy sobie ją prześledzić palcami. To jest akurat przegroda między mięśniem prostym uda, a mięśniem obszernym przyśrodkowym. Analogiczna sytuacja jest, jeśli chodzi o bruzdę między mięśniem prostym, a obszernym bocznym. Poproszę OK. I też możemy sobie tutaj wzdłuż, zarówno do dołu, jak i do góry prześledzić jej przebieg. Jeśli chodzi o przyczep końcowy mięśnia czworogłowego, to wszystkie cztery głowy kończą się wspólnym przyczepem poprzez więzadło rzepki, które przyczepia się do kości piszczelowej. I tutaj możemy się chwilę zatrzymać. Rzepkę myślę, że wszyscy potrafią wypalpować. Jest to bardzo powierzchownie leżąca trzeszczka. Natomiast jeśli chodzi o samo więzadło rzepki, to jest ono dość szeroką strukturą. I tutaj podczas palpacji też warto zwrócić uwagę na jej przesuwalność względem niżej leżących struktur oraz dookoła rzepki, zarówno po przyśrodkowej, jak i bocznej stronie możemy wyróżnić troczki rzepki, które musimy sobie tutaj palpować właśnie w poprzek. One dość często też są wrażliwe i problematyczne, zwłaszcza w takich schorzeniach, jak choćby boczne przyparcie rzepki. Wtedy zazwyczaj po tej zewnętrznej stronie znajdziecie na tych troczkach dużo, dużo więcej napięcia. W tej pozycji będzie nam trochę łatwiej wypalpować jeszcze raz mięsień obszerny boczny, jego przegrodę międzymięśniową z grupą kulszowo-goleniową oraz samo pasmo biodrowo-piszczelowe. Najpierw musimy znaleźć głowę obszernego bocznego, więc prosimy o oporowany wyprost stawu kolanowego. OK, napiąłem się. Teraz troszkę niżej umieszczamy palec i prosimy o oporowane zgięcie w stawie kolanowym, tak aby wyczuć przegrodę między mięśniem obszernym bocznym a grupą mięśni kulszowo-goleniowych i ją też tu możemy sobie na całej długości prześledzić w poszukiwaniu napiętych miejsc. I teraz między tą bruzdą a mięśniem obszernym bocznym, a właściwie na mięśniu obszernym bocznym znajduje się pasmo biodrowo-piszczelowe. I tutaj warto jest posprawdzać sobie jego przesuwalność względem mięśnia obszernego bocznego. I u naszej pacjentki, jeśli chodzi o tą krawędź pasma biodrowo-piszczelowego, to jest ona całkiem elastyczna. Natomiast jeśli zahaczymy się tutaj od dolnej części, to ewidentnie czuć, że tego napięcia jest za dużo. W tym miejscu niżej jest już troszkę lepiej, natomiast na tym odcinku to, co ja wyczuwam, to jest po prostu takie zgęstnienie tkankowe. Można mieć wrażenie, że dosłownie takie grudki przypominające jakieś 2-3 mm ziarenka znajdują się pod skórą. No i to jest zdecydowanie miejsce, które należałoby tutaj rozluźnić, rozpracować, żeby to pasmo biodrowo-piszczelowe było bardziej mobilne. Jest ono dość często problematyczne, jeśli chodzi chociażby właśnie o
problemy z bólem po bocznej stronie stawu kolanowego, bądź też bocznym przyparciem rzepki. To wszystko, co chciałem Wam powiedzieć na temat palpacji przedniej strony uda. Zachęcam do oglądania filmów z serii Masuj z głową, które prowadzi dla Was Patryk i pokazuje, co praktycznego moglibyście zrobić dla tych miejsc, jak te mięśnie rozpracować, rozluźnić. Dzięki za obejrzenie materiału.